Witajcie serdecznie, szanowni widzowie, to oczywiście jak zawsze ja, Lemi, drugi odcinek naszej kariery frajera FIFA 20 Mansfield Town, które w tej chwili znajduje się na 13 pozycji w lidze, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia w tej chwili tabela, bo jeszcze liga nie wystartowała. Jesteśmy jak na razie po pierwszym pucharze przedsezonowym, gdzie nawet całkiem nieźle zagraliśmy, dotarliśmy do półfinału, troszkę kasy zagadaliśmy. Tak szybciutko, żeby wam przypomnieć, co było w ostatnim odcinku. Zagarnęliśmy tego zawodnika Berko. Zapłaciliśmy za niego 2 miliony funtów odstępnego. Plus oczywiście pensja dla niego. Całkiem dość płynnie to przeszło. Chyba, jak się nie mylę, coś koło 7 tysięcy z kawałkiem funtów mu zaoferowaliśmy. Nie jest jakiś tam rewelacyjny zawodnik, ale też nie jest najgorszy. Pod ostatnim odcinkiem pytałem się też o to, czy mam zakupić tego Bogusza. Odpowiedzi nie dostałem, a ja zaryzykowałbym i go kupił, i go próbował wytrenować. Więc ja spróbuję go sobie... dobra, nie spróbuję go kupić. Więc dobra, miejmy go na razie na liście i olejmy to. Wiem, że gdzieś jeden komentarz był, w którym ktoś mi jakiegoś zawodnika polecał. Wiecie co, ja może szybko odpalę telefon i ten komentarz sobie sprawdzę. Kurczę, wiecie co, nie przygotowałem się. Czekajcie, kurczę. Gdzie to było? Właśnie. Podesłał mi Pater. Przepraszam bardzo. Paweł Choiński podesłał mi taki komentarz, żeby sprawdzić zawodników jak Omar Gaber. Więc sprawdźmy sobie tych zawodników. Już wpisujemy. Omar. To jest spacja w ogóle jakaś. Omar Gaber, RB. Dobrze, weźmy go sobie. Przeskautujmy. Okej, to jest ten jeden. Kolejny. Claudio Gomez, tylko tych Gomezów może być jak psów, ale sprawdźmy sobie. Claudio. Czasami jest fajnie, jak ktoś napisze, jaka to jest pozycja, jaki klub może być i tym podobne, bo. Claudio Gomez, CDM, nie wiem, czy o tego akurat chodzi. To jest właśnie problem. Czasami jest fajnie, jak właśnie jest jakaś pozycja napisana, ale sprawdzimy go. Manchester City, akurat to mogą być zawodnicy, którzy są sporo warci. I Tanganga, matko jedyna, Tanganga, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Tanganga, sprawdźmy tego zawodnika w takim razie sobie jeszcze tego na szybko. Tanganga, obstawiam, że to o tego chodzi. Więc jeżeli chcecie mi poradzić jakiego zawodnika, najlepiej napiszcie dokładnie tak, jak on ma imię i się nazywa we FIFA. Wtedy jest łatwiej go znaleźć, po pierwsze. Później, w jakim klubie może być? Wiadomo, ten klub może się zmienić we FIFA, ale można go poszukać też po tym. I jaka pozycja? Im więcej informacji podacie, tym lepiej, tak? Na przykład nawet jego jakbyście wzrost podali, jego stopę, jaką gra, tak? Nogą. Więc wszystkie informacje mogą pomóc czasami odróżnić dwóch, trzech tych zawodników z tym samym nazwiskiem. Dobrze, weźmy go też, poddajmy tutaj badaniu. I okej, tych trzech zawodników mamy, więc Pawle jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą podpowiedź. Zobaczymy, co z tego wyniknie, a my jedziemy dalej, bo tutaj już powoli zaczniemy dobijać do pierwszych meczyków sezonowych. Zobaczymy, jak to będzie nam szło. Co tutaj mamy? Omar Gaber, dawaj mi tu. 68, ten jest... Nie, są zawodnicy za inni, sprawdzaliśmy. Omar Gaber, 27 lat.
Prawa obrona 68 overall. Nieźle, nieźle. Tylko teraz pytanie jest 800 tysięcy. Nie wiem, czy na niego mnie stać. Poczekajmy sobie na resztę. Ci napastnicy raczej już mnie nie będą interesowali, więc usunę ich z raportu. Bo napastnika już mamy, więc nie szukamy. A teraz za Gibbonsa. Gibbons, co to jest Gibbons w ogóle? CB56 na wypożyczenie. Jestem ciekawy, na ile te wypożyczenia w ogóle pomagają moim zawodnikom się rozwijać, ale ja mogę zaakceptować tą ofertę. Niech chłopak sobie śmiga. Tak w ogóle, koni, nie wiem, czy zauważyliście, ale do poprzedniego odcinka jest różnica. Kamerę umieściłem w rogu i zrobiłem ją większą. Uważam, że ona kompletnie i tak nie przeszkadza tam w rogu. Cholera, ci telefon zrzuciłem, dobra. Nieważne. Był telefon. Teraz mamy pre-match press conference. Słuchajcie, przedmeczowa konferencja. Kiedyś wyglądała troszeczkę inaczej. Teraz widzę zupełnie inny ekran, ale spokojnie, zaraz to ogarniemy. Czy chcemy wziąć udział w konferencji? Oczywiście, że chcemy. Okay, welcome everyone. We'll be starting with the questions now. Wygląda zupełnie inaczej teraz. Ja się kręcę. Dobrze. Jaki wpływ cały ten przedsezonowe te spotkania, powiedzmy tak, będą miały wpływ na skład, jeśli chodzi o przed pierwszym meczem, tak, w lidze, ważnym meczem, tak, o coś. Tak mniej więcej to przetłumaczyć. Słuchajcie, ja czasami po angielsku wiem, co oni mają do powiedzenia, po polsku czasami nie potrafię tego powiedzieć, ale spoko. Mam wiarę w moją drużynę, mam sporo jakości w swoim składzie, pracujemy ciężko każdy dzień, więc ja dam jednak, że mamy sporo jakości w naszej drużynie. Więc zawsze morale podnosimy drużynę, a moim zdaniem to jest bardzo ważne. No teraz jest pytanie, oczywiście, czy drużyna ma to w sobie, żeby tą ligę wygrać, tak, w tym sezonie. Z tymi zawodnikami możemy wygrać każdy, za każdym razem. Zobaczcie, jak od razu wzrost morali mojej drużyny. Już są zadowoleni niezwykle i Berko jest zadowolony niezwykle, też poszło w górę. Ja mam właśnie za zadanie w tym sezonie spróbować, żeby moja drużyna była jak najbardziej zadowolona. Że mimo słabych wyników, mam nadzieję, że takich nie będzie, żeby jednak grali, próbowali grać z uśmiechniętymi twarzami. Czego oczekujemy od Berko w jego debiucie? Będzie dobry dla drużyny. Udowodni to, że jest odpowiednim zawodnikiem, odpowiednim człowiekiem na odpowiedniej pozycji, w odpowiednim miejscu i czasie. No, będzie potrzebował trochę czasu, tak, żeby się tam gdzieś wkręcić. Ja myślę, że to będzie dobra odpowiedź. To jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Kurde, fajnie teraz to wygląda. Fajnie zrobione. Niezły bajer, cholera jasna. Podoba mi się to akurat rozwiązanie. No dobrze. Symulujmy nasz meczyk. Szkoda, że symulacja teraz przebiega tak beznadziejnie. Niestety, ale nic. No zobaczmy nasz wynik. 1 do 1, słuchajcie. Kto strzelił bramkę na nas? McDonald, bramkę w 14 minucie. My straciliśmy w 4 minucie już bramkę, ale 1-1, spoko, nie jest to zły wynik. Ej, nieźle. Przeprowadźmy treningi. Tak w ogóle przy okazji sprawdzę sobie, czy czasem też nasz napastnik nie ma. Nie, nie ma. Nie ma, nie mamy w drużynie żadnego kozaka, który mógłby się rozwijać dosyć szybko. Clark widzę awansował na level 59, świetnie. Spoczko. Mamy wiadomości. Kto jest zawieszony? Na jeden mecz. Na jeden mecz. Okej.
Dobrze. To już mamy załatwione, Czekamy na kolejne jeszcze raporty. Jedziemy oczywiście dalej. O, są raporty. Sprawdźmy. Claudio Gomez, 66 overall i 1 200 000. Nie stać nas na takiego zawodnika. Ten zawodnik z pewnością dobrze by się rozwijał, natomiast my nie mamy takich pieniążków. Ale gdybyśmy musieli go wypożyczyć. No tak, ale wypożyczę go i co mi to da, że go wypożyczę? A ten cały Tanganga, a jeszcze jeden dzień, dobra. Kurczę, powiem wam, że to byłby fajny zawodnik, gdybym miał cash na niego. Ale ja nie mam pieniędzy na niego. Zobaczmy to od Tanganga. Milion overall 65. To teraz jak wejdę i pokażę wam mój skład, to te wybory może byłyby niezłe, natomiast mam zawodników na pozycjach w dość podobnym overallu i no jako zmiennicy może by się nadawali, natomiast to jest problem, bo ja żadnego nie mam. Kurde, nie mam żadnego obrońcy. Tu mam kolesia RB. Zobaczmy w ogóle, na jaką pozycję może grać. CB, może grać na CB. Dobra, spoczko. Ty możesz iść na ławę na razie. Kto tu może grać na obronie w ogóle? Może ktoś grać na obronie? Ja za dużo napastników mam. Muszę jakiegoś napastnika wystawić na sprzedaż. Jakąś kasę zrobimy i może coś z tego jeszcze zgarniemy. Wystawmy jakiegoś tutaj CM-a, na przykład nie będzie sobie CM i wskoczy, a my wystawmy na sprzedaż, mamy tego całego Maynarda, czy jak mu tam, jego bym wystawił na sprzedaż, bo tak jest na głębokiej ławie, a tu mamy Rose, nie, czekaj, ten pójdzie tu, a ten cały, o, jeszcze Hamilton jest, w zasadzie byśmy mogli sprzedać i Hamiltona, i Maynarda sprzedać, a tego Rose'a zostawić, albo Rose'a sprzedać, Maynarda. Kwestia tego wieku, ten jest 32 lata, ten 24, nie, 24 zostawiamy lata, ten 32 może iść na sprzedaż i ten ma 25, to też mógłby iść na sprzedaż, chyba że, nie, Cook zostawiamy, Cook jest ok. Myślę, że tak można by zrobić. Teraz tak patrzę na przykład, McDonald's ostatnio bramkę strzelił. Ten nie wygląda na zadowolonego, ale wystawmy tego Melisa całego. Zobaczymy, jak on się będzie sprawował. I zapiszmy sobie ten skład w taki sposób. A ja zrobię sobie transfery. Nie, to muszę wejść w skład. Nie, gdzie to się robiło? W składzie? Tutaj chyba się to robiło, nie? Właśnie, szukamy teraz po pozycji. Sort. O, właśnie. I teraz tak. Miał na sprzedaż iść. Add to transfer list. OK. I jeszcze chciałem wystawić Hamiltona. Nie. Cooka nie. Nie, no tego w sumie Rose'a mogę wystawić. Chociaż, kurde, może być dobry. 25 lat. O, ten ma 64 w ogóle. Davis, tego jeszcze wystawię. Na transferową listę. Teraz zobaczmy, kogo tu jeszcze mamy, bo obrońców za bardzo nie mamy, więc się obrońcy są potrzebni. I bramkarz. To jest lat 20, 58, tego trenujemy, z tego coś na pewno będzie. Tego Logana mógłby wypierdzielić.
Dobra. Trzech zawodników wystawiliśmy na razie na sprzedaż. A my jedziemy dalej, moi mili. Dobra, co tutaj mamy? Mamy ofertę. Mamy ofertę, ale nie za tego zawodnika, co bym chciał. Oferują za niego 690 tysięcy. On jest wart jakieś 650, ale to jest zawodnik, który jest mi potrzebny w składzie, więc oczywiście odrzucam ofertę. Takich ofertów nie przyjmuję, nie będę kombinował ze składem, nie będę kupował zawodników tych samych w kółko za jeszcze większe pieniądze. Teraz tak, momencik, bo tu mamy coś do pogadania. Dobra, ten cały Greg Davis, no, jest za, w zasadzie na razie, że mam jakieś, znaczy, pytanie jest takie, znaczy, jego stwierdzenie jakby, że wie o tym, że mam jakieś powody, żeby wystawić go na tą listę, ale on musi powiedzieć, że on sprawia mu to przyjemność bycie tutaj i jest mu trochę przykro, że będzie musiał odejść, a ja dla niego mam odpowiedź, że po prostu potrzebujemy pieniędzy, no po prostu. Po prostu potrzebujemy pieniędzy, więc te same odpowiedzi będą niestety, chociaż tutaj te morale mu się zwiększyły. Aha, ten się ze mną znowu wita? To żeśmy rozmawiali z nim. To wcześniej rozmawialiśmy z nim. Dobra, spoko, to mamy załatwione. Jedziemy dalej, na własnym boisku. Meczyk. Kurde, szkoda, że tego czasu teraz nie ma, tych emocji już nie ma, cholera, co kiedyś były. 4-0. Hamilton, Cook, Berko, proszę bardzo. Cały napad, strzela bramkę i McDonald znowu, widzicie, więc no znowu czerwoną kartkę ktoś od nas dostał. I znowu kolejny zawodnik zawieszony na kolejne spotkanie, co mi się cholernie nie podoba. Przeprowadźmy treningi. Patrzę na Smitha, czy awansuje na 59? Nie, jednak się nie udało. Suspension over, no właśnie, ale teraz kolejny zawodnik jest zawieszony. No i kółko się zamyka. Spokojnie, skład sobie ustawimy przed samym meczem. A my jedziemy dalej. Czekamy na oferty jakichś transferów. Aj, zobaczmy. Jeden z zawodników pyta się mnie, czy jest szansa na to, żeby zagrać w przyszłym meczu. To jest napastnik. Co ja mogę mu odpowiedzieć? Kurczę, mamy morale budować moich zawodników, więc... Okej. Dam mu szansę. Okej. W porządku, dam mu szansę. Tylko nie pamiętam, czy to był. teraz tak. Jezus, kto to był? To był ktoś z overallem 59. O, to był ten. Dokładnie. Od razu go zmienię na ten mecz. I niech sobie odpocznie. O, proszę bardzo. I wstawimy go za kok. Gdzie jest nasz... O, proszę bardzo. Obrońca. I gra muzyka. I skład mamy już ustawiony. Ten pierwszy sezon to jest zupełnie taki, wiecie, na rozluźnienie, spokojnie, bez jakiegoś ciśnienia. Tym bardziej, że to jest pucharowe spotkanie, więc tym bardziej jakoś tam wielce niezależność. Zawsze za to jakaś kasa dodatkowa jest. Ale proszę, 1-1. Jeszcze bramkę straciliśmy w 78 minucie. Można było to lepiej rozegrać. Oczywiście zawodnik pewnie zadowolony.
O, tutaj zawodnik do nas napisał, że my dotrzymujemy obietnic. On zrobił sporo błędów na boisku. Przeprasza za to, że go zawiodłem. I no, życzyłby sobie oczywiście, żebyśmy wygrali, ale ja napiszę mu, że keep working hard to improve, albo don't pressure yourself. Dokładnie, don't pressure yourself. Proszę bardzo, jest zadowolony, świetnie. Mamy jeszcze też maila. Zawieszenie jest już nieaktualne, więc składem będziemy mogli już zagrać sobie pełnym w kolejnym meczyku. A. Cook teraz się pyta, tak, że chciałby zagrać, tym podobne. Oczywiście, że zagra, tak. Oczywiście, że tak. To bez dwóch zdań. Nie, to już jakiegoś maila mamy. Tak, że ten Pierce cały ma zagrać. Tak, tak, to wszystko wiem. Ten skład musimy ustalić sobie. Tutaj cały ten asystent mój podpowiada mi, więc spokojnie, spokojnie, zaraz to wszystko ustawimy. Kork. Ten młody już tutaj może pójść na razie na ławę. Chociaż w sumie... Albo dobra, stawmy tak. I musi wrócić... Pierce oczywiście musi wrócić. Zastanawiam się teraz, czy nie będzie lepiej jak... No to nie ma znaczenia, to wszyscy są środkowi. Pierce'a może stawię tutaj. I reszta jest ok. W zasadzie bramkarz nic potrzebny mi na rezerwie. Rzadko kiedy muka się przydaje. Więc mógłbym wprowadzić jakiegoś młodziaka. Na przykład tego. Rzadko kiedy bramkarz tu dostaje kontuzji. Zdarza się oczywiście. Zdarza się, ale to tam nie jest jakoś za często. No dobrze, kochani. Kolejny meczek przed nami. Ja dla was tych odcinków za długich nie chcę robić, więc tak właśnie patrzę na czas nagrywania, jest około już 20 paru minut, więc naprawdę maksymalnie do 30 minut będę chciał odcinki robić, żeby was tutaj nie zanudzać. Mamy zwycięstwo 2 do 1, moi kochani. Szkoda, tych emocji brakuje, tego czasu odliczania, gdzie się cieszyliśmy z każdej bramki. Był moment, że było 1 do 1, później Kant strzelił na 2 do 1 i świetnie. I super, mamy kolejną wygraną. I mamy... Kolejne znowu maile, tylko jest dość sporo tych różnych rozmów z zawodnikami i tym podobne. Teraz musimy o to dbać, na to uważać. To jest fajny akurat motyw. O, Knowles, widzę tutaj już overall 60 jako napadzior. Świetnie się rozwija, około 62-63. Jak będzie, to będę mógł go wprowadzić. Teraz tak, Cook jest... bardzo zadowolony, bardzo cenia to, że ja go posłuchałem, tak, że dałem mu szansę pograć. Oczywiście keep it up, tak, tak jest, staraj się chłopcze, będziesz grał więcej. I jest oferta za Craiga, tego Davisa, napastnika, 210, jego wartość jest 250 normalna, ja zawołam 250. Przejdźmy do negocjacji. Ja zawołam za niego 250, żeby ewentualnie to, co mi zabiorą, zostało mi na ręku jakieś te 200 tysięcy. Tak liczę, że przy tej kwocie tyle zostanie. Więc zobaczymy. Tak, nowa opłata, jakieś 250. O, proszę bardzo, są zadowoleni. Więc myślę, że gdybym więcej zawołał, jakieś 280, też byliby zadowoleni. Mam nadzieję, że się dogadają. I jakąś ekstra kasę jeszcze zdobędziemy przed końcówką tego okna transferowego. Postaramy się dojechać właśnie w tym odcinku do końca tego okna. Teraz kogo chcą od nas kupić? O, tego bramkarza. Oferują 220. No i świetnie. I ja się zgadzam. Zgadzam się, nawet nie będę kombinował.
Zgadzam się. Świetnie, świetnie, kurde. Coś kasy może wpadnie. I jeszcze jest zapytanie o tego Omari. Omari Sterling James. RMST 25 lat, overall 59. 210. Dawaj, akceptuję ofertę. Niech idzie w cholerę. Może jakiegoś jednego zawodnika uda się zakupić z tych, których mi Paweł zaproponował. Skład, czym coś zmieniamy w składzie? Nie, nie zmieniamy w składzie nic. Jedziemy. Z Leightonem gramy. Spójrzmy sobie na tabelę, może, moi mili. W tej chwili znajdujemy się na trzeciej pozycji, co jest świetnym wynikiem jak na razie. A Leighton Orient, moi mili, to jest gdzieś tam spód tabeli na razie bez zwycięstwa. Postarajmy się to utrzymać. Gramy na własnym boisku. Oni mają remis. Wygrany, ale wygraną? Chyba w jakimś pucharze. Proszę bardzo, 2 do 0. Berko strzela bramkę i McDonald's znowu strzela bramkę, moi mili. A? Jest? Jest, kurde, postęp. Już jest druga pozycja. Nie dogadali się z Craigiem. Kurde. Ja pierdzielę. Ale teraz się u mnie rzucają na tego Matta Prestona. Chcą go kupić. Overa 66, lat 24. 710 tysięcy za niego. Dają za niego, ale ja takich zawodników nie mogę wyprzedawać, więc ja od razu wiem, że oferta zostanie odrzucona. Kurde, nie sprzedam zawodnika. Ja pierdzielę, już byłem pewny, że chociaż zawodnika będę miał jednego sprzedanego. Ja. Szkoda. Ale mam zawodnika sprzedanego. Jest Logan sprzedany. Dostaliśmy... Kurde, 160 tysięcy dostaliśmy. Lipa. Sprawdźmy nasze finanse. W tej chwili wyglądają naprawdę biednie, bo nawet jakbyśmy chcieli zawodnika zagarnąć... O, czekajcie, za bańkę? Bańkę i bym mu zaoferował z jakiś... Kurde. Wiecie co? Mogę spróbować. Mogę spróbować... Kurde, nie dodałem sobie tamtych zawodników do listy. Moment. Ach. Cholera jasna, zawsze mam problem z tym, żeby... ich tutaj później wyszukać. Nie, no czekaj, tych zawodników dodawałem sobie przecież, nie? Do listy. Śledziłem ich przecież. A nie, jak tylko śledziłem. No dobra, oni powinni gdzieś być, nie? Czekaj, jak to było? Właśnie tutaj, wiecie co, zgubiłem się. Bo... ja tych zawodników sobie śledziłem. Teraz czekaj, to są zawodnicy, których on śledził? Moment. O. Tak, dokładnie. Oni tutaj są. Dodajmy sobie tego do huba. To jest jeden. I jeszcze tego drugiego. To był ten Gomez, nie? Dokładnie. Dobra, tu ich znalazłem. W porządku. I teraz tak. Ten ma lat 20, ten ma lat 19. To jest pozycja CB, którą mamy w sumie dość dobrze obstawioną. Ten jest CM i CDM. Taki zawodnik by mi się bardziej przydał do składu. Mimo wszystko, jakiś taki młody talent. Bańka 200. Nie mam bańki 200, ale mogę spróbować...
ten nie będzie chciał się w ogóle przenieść. Więc takiego CB, taki CB nie jest mi potrzebny do niczego. Kurde, na co mi zawodnik taki? Aj. Chociaż nie mam za dużo tych obrońców. Na dobrą sprawę. Mam napastników. Mam w środku pola. Obrońców za bardzo nie mam. Ci zawodnicy również nie będą chcieli. Więc... zostawię ich na razie tutaj, ale cała trójka niestety... Znaczy Pawle, tych dwóch zawodników... nie da się ich... w tej chwili... przygarnąć. Więc wychodzi na to, że kochani, na razie chyba bez transferu zostanę i poczekam do kolejnego okna i tam będę kombinował. Może trochę się kasy uzbiera, coś w tym stylu. No, kolejna wygrana, 2-0, znowu McDonald's strzela bramkę, więc widzę, że McDonald's rośnie na gwiazdę. Ale niestety tutaj nic wielkiego nie zrobię. Trzeba młodych trenować. Młodych i tyle, słuchajcie, z młodych coś zrobimy. Na pewno coś z nich będzie. Zawodnik sprzedany, 150 dostaliśmy. Dobra, i jest kontuzja. Jest kontuzja, ale spokojnie. To jest 7 dni, więc może wytrzyma. Jest oferta znowu za tego Davisa całego. Tym razem ta oferta jest słaba, bo jest zaledwie 190 tysięcy. Nie, nie, kochani, 250 tysięcy. Jeżeli tyle mi dacie, możecie go brać. Dobra, to jest za dużo dla nich. Klauzulę dają, 190 tysięcy, counter. 230. Dobra, ci się zgadzają na 230, okej. Okay. Ja no chcę się go pozbyć, bo ten zawodnik tak jest kompletnie bezużyteczny dla mnie. Więc jakbym miał iść z drużyny, to byłoby nawet dobrze, zawsze jakaś kaska ekstra. Kolejna jest oferta za tego cego Davisa. Czy możemy rozmawiać? Czy możemy negocjować? Możemy. No dawaj, zobaczymy ci 250. Może pójdzie do kogoś. Może z kimś się w końcu dogada. Dawaj, 250. Dobra. Spoczko. Zobaczymy. Z kimś w końcu się, mam nadzieję, dogada. Zobaczmy. Może jeszcze jakiś transfer na sam koniec zrobimy. Konferencja prasowa. Okej. Okay. Thanks, guys. We're going to get started with the questions now. Dobra, jest pytanie. Znaczy, czy drużyna ma odpowiednią jakość na to, aby wrócić na tor? Moja drużyna, moim zdaniem, jest na torach w tej chwili. I oczywiście, jak najbardziej, moim zdaniem. Bez dwóch zdań. No, czy oczywiście mamy nadzieję, że utrzymamy ten streak nasz, gdzie jesteśmy niepokonani, więc oczywiście wierzymy w to, że możemy kontynuować, wierzymy w to, nie kozaczymy za bardzo, tylko wierzymy. Czy nasze poprzednie zwycięstwo może w jakiś sposób wpływać na morale przeciwnika?
Morale to oczywiście jest jakiś tam aspekt strategii, więc myślę, że taka odpowiedź będzie odpowiednia. Fajnie, fajnie to zrobione. No i przyda mi meczyk. Exeter. No, morale mojej drużyny są, kurde, kozackie. Dawać. 1-1. No dobrze, nie jest źle, słuchajcie, moi mili. W 75 minucie my doprowadziliśmy do remisu, ale okej, spoko. Spoko, nie było źle. Sprawdźmy maile. Czy nasz zawodnik został sprzedany? Ujujuj. Jakaś gruba kontuzja, 6 tygodni. Nic good. A my jedziemy i patrzymy, co się dzieje. Kurde, muszę teraz tak iść. Kiedyś pod trójkątem był mail. Bzdurę zrobili. Teraz muszę to tu przejść. Wcisnąć maila. Dobrze, ten został sprzedany za 230. Tutaj się nie dogadał. Tak, tu się nie dogadał, ale tu się za to dogadał. Za 230 i 180 tysięcy dostaliśmy do ręki. Więc... Kurde, no mamy trochę cashu. No mamy, kurde, bańka 300. Jakiegoś zawodnika poszukać za bańkę. Kurde, idę powęszyć, słuchajcie. Idę powęszyć jakiegoś obrońcę. Załatwić sobie. Więc odcinek się przedłuży, moi mili. Znowu będzie długi. Wybaczcie za to, ale idę węszyć. Resetujmy. Idę węszyć. Tylko tak, status. Klauzula. O, właśnie. Klauzula. Pozycja. Obrońca. Kurde. Damy. Prawego obrońcy szukamy, nie? Szukamy prawego obrońcy jakiegoś. Wiek. Dobrze, nie będzie do 30 lat. No dobra. Sprawdźmy. Jakie mamy klauzule? Ciężko powiedzieć, co z nich będzie. To jest na przykład 1 100 000. Jakiś Hiszpan. Znaczy nie Hiszpan, to nie wiadomo, czy... Nie, to jest Hiszpan, tak? Tak, jest Hiszpan. Myślałem, że to jest flaga ligi. No zobaczmy, jedźmy. Ujuj. 20 milionów, to jeszcze nie ten poziom. A spokojmy, za jakiś milion możemy sobie pozwolić. Jakiś młody, 26 lat, Hiszpan, 26 lat. Kurde, może jakiś będzie, co ma jakieś statystyki, co? Będzie jakiś? Nie widzę żadnego. To by czas coś pokazywało. O, czekaj, coś tu pokazywało. 410. Nie no, kurczę. Wiem o tym, że ten milion to nie znaczy, że on będzie solidny, tak? To na przykład jest Belk. Alessandro. 23 lata. Może być ok. Tu jest kolejny 23 lata. No tak. Klauzula. 43 miliony 700 tysięcy. Nie no, taki zawodnik to oczywiście by nam się przydał, tak? Chociaż wart jest 22 miliony, nie? Ta klauzula kompletnie bez sensu. Ale uwala 84. No, taki zawodnik by się w naszej drużynie przydał. No nie powiem. Nie powiem. Ten klauzula. 10 baniek. To jakiś 18-latek. Ale to wątpię, żeby był do grania. Aldair, bańka 150, kurde, i teraz, słuchajcie, to jest ryzyko trochę, bo ja bym takiego zawodnika wziął. Ale czy on coś będzie prezentował ze sobą? Mam rebus teraz, ale nie wiem dlaczego, kurczę, wiecie co, tego Aldaira. Coś, kurde, on mnie coś tutaj kręci. Żeby tego kolesia wziąć. Nie wiem dlaczego, mam czucie na niego. Kurde, idę w ciemno. Spróbujmy.
Próbujmy, jeszcze ewentualnie, gdybyśmy się z nim nie dogadali, to jeszcze... Spróbujmy. Tu jest jakiś 23-latek. 5-11. Spróbujmy. O, ten jeszcze Hiszpan. Dobra. Mam tutaj, kurczę, trzech zawodników. Trochę ryzykownie. W ślepo idziemy. I teraz myślę, co tu wybrać. Approach to buy. Dawaj. Chcę zapłacić i chcę się z nim dogadać. Zobaczmy. Oczywiście zawodnik. No kurde, ważny zawodnik. A, okej, dobra, akceptujemy. Trzyletni kontrakt, czteroletni. Powinni się zgodzić. Teraz klauzula. $5000 chcę dostawać. Podpisać bonus 48000 i za 15 występów kolejne 77000. Czy możemy się na to zgodzić? Stać mi na to. Więc akceptujemy. Więc akceptujemy. Czekamy do końca okna transferowego. Później sprawdzę, co nie jest warty. Nie no, znowu chcą nam CB kupić. Nie, no Prestona nie sprzedajemy żadnych CB, więc... Reject offers, tak, nic nie przyjmujemy. No jak zawsze moi mili, z 20 paru minut robi się 40 minut odcinek, ale okej, spoko. Nie no, nie chcę go sprzedawać, ja pierdzielę. Mogę w sumie zrobić, że już... Żeby żadne oferty nie przychodziły, też głupoty robię. Bo co chwilę mogą oferty przychodzić. No czekaj, kogoś chcę wypożyczyć ode mnie. Tylko 18-latka, 58 overall. Zaakceptujmy. Niech idzie sobie. Niech się uczy grać. Ile? 427 baniek? Dobra, znowu. O, teraz Pierce'a chcą ode mnie. Do widzenia. Nie mogę, kurczę, zrobić, żeby żadne oferty nie przychodziły. A mogę po prostu zaznaczyć, że block offers peace. Dobra, stawmy na razie. Jakieś oferty dobre mogą przychodzić w końcu. Ja pierdzie, jakie pieniądze chore. 600 baniek prawie. Dobra, zawodnik wypożyczony. 600 baniek. To jest prawie miliard funtów. Ja pierdzielę, ej, chore pieniądze. Chore pieniądze. Preston 8 tygodni. Zajebicho.
dostaliśmy nagrodę menedżera miesiąca, świetnie, i wszystkie ligi wydały 704 miliony, 705 prawie milionów. Ja pierdziel. Na transfery. Ale pieniądze. Masakra. Masakra. No dobrze, moi mili. Co tutaj mamy? Graham chciałby tutaj zastąpić. Dobra. This is your chance. Tak jest, to jest twoja szansa. Damy mu szansę. Wejdźmy w składzik. Zobaczmy w ogóle, kogo tam sobie zakupiliśmy. Bo tak, tutaj jest CM, jest kontuzjowany. Mamy zastępcę, natomiast nasz zakup Aldari 67. Wow, fajnie. Spoko. Podoba mi się. Aldari 67, już lądujesz, chłopaczku. Tu lądujesz i RB już cię zmieniamy za White'a. Przy czym Preston też ma kontuzję. A czy ty możesz grać na CB? Nie może grać na CB. A ten? Ten może grać na CB. To jakoś lawa ta obrona ta się zrobiła. I jeszcze cały ten Graham chce zagrać w tym meczu i wpuścimy go za Koka. Dobra. To jest oczywiście pucharowy meczyk, więc pyknijmy go, moi mili, i zobaczmy, jak się prezentuje nowy skład. To jest ostatni mecz tego odcinka. No, z Northampton ciężki mecz, ale wygrana 1-0, Bishop przeszedł bramkę. Pięknie. Pięknie, tym samym też przejdźmy od razu do kolejnego meczyku, ale to już oczywiście w przyszłym odcinku. Ja, moi kochani, pokazuję wam na koniec tabela, więc jesteśmy po 6 meczach w pierwszym sezonie. Jesteśmy w tej chwili na drugim miejscu. Mamy 4 wygrane, 2 remisy i jesteśmy, jak się nie mylę, tak jest, jedyną drużyną widzę, jak na razie, która nie przegrała żadnego meczu. Więc jest nieźle. Oczywiście depczą nam wszyscy po piętach, to jest dopiero początek sezonu, ale już tutaj jakąś markę sobie wyrobiliśmy, moi mili. Możemy jeszcze również oczywiście sobie sprawdzić, gdzieś powinniśmy mieć możliwość sprawdzenia strzelców i tym podobne, co nie? Zaraz, to można było w tabeli sobie sprawdzać, co nie? Gdzieś tutaj było. O, właśnie. Sprawdźmy jeszcze sobie strzelców, więc od nas McDonald na razie 4 bramki w 6 meczach. Wydawało mi się, że więcej tych bramek strzelił, ale nieźle. Cook również 3 bramki, więc całkiem nieźle. Jeśli chodzi o asysty, no tutaj od nas jest Berko z 2 asystami. No, bramkarz olejnik, 3 czyste konta, żółte i czerwone kartki. No, Pierce tutaj widzę i nawet ten cały Sweeney, jak mu tam dominują, jest nasza drużyna, trochę tych kartek czerwonych połapała. Moi mili, ja serdecznie dziękuję za kolejny odcinek, ja zawsze dziękuję za wasze podpowiedzi. Sekcja komentarzy jest dla was, pamiętajcie, sprawdzajcie opis pod materiałem, bo może być tam wasza odpowiedź na wasze pytanie. Często mi się pytacie, jaki mam nick, jaki mam sprzęt, na czym nagrywam, więc tam myślę, że znajdziecie sporo informacji. Gdybyście nie mogli znaleźć czegoś, gdybyście uważali, że coś brakuje, jak zawsze, znowu mówię, sekcja komentarzy jest dla was, możecie napisać, ja mogę to uwzględnić i poprawić. Jak zawsze, oczywiście pamiętajcie, możecie wspierać kanał, jest szansa zawsze na zgarnięcie jakiejś nagrody. Za wszystko jestem bardzo wdzięczny, trzymajcie się serdecznie. Ejka!